Dziś pokażę Wam, w jaki sposób przygotować sobie filtr do wody. Potrzebujemy 1,20 m, taką rurę, 40. Do tego będziemy potrzebowali tak, złączkę do tej rury, 40 i wyjście na zawór, 1 i 1,4 cala. No i druga złączka. Taśma taka do uszczelnienia tego. Teraz tak, pokażę. Finalnie to wygląda już tak po połączeniu. Jest to szczelne. Zawór zwrotny. Tutaj nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Tam jest w środku. Tu jest strzałeczka. Taka. I w dalszej części filmu wytłumaczę, w jaki sposób odpowiednio to zamontować, żeby spełniało swoją funkcję i trzymało słup wody wewnątrz rury. No i oprócz tego potrzebujemy silikon sanitarny, takie trytytki, trzy opaski, no i drut tego typu i rurę 10 metrów. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o takiej siatce. To jest gęsta siatka specjalna do filtrów do wody. 20 cm szerokości, 1,10 m długości. Teraz tutaj na tej rurze zaznaczam 10 cm od końca i jadę do końca i też tutaj zostawiam 10 cm. Od kreski do kreski wiercę otwory. Zmontowałem sobie takie coś do rury, po prostu ułatwić sobie wiercenie w okrągłych wałkach, to wiadomo, że no one uciekają i łatwiej jest wiercić w takim czymś, takim, nie wiem, kowadełku, czy jak to nazwać. Rura sobie przechodzi tu na wylot, trzyma się i jak sobie wiercę, to centralnie na środku wychodzi. Przewiercam na wylot, cztery rzędy. Rura 40 mm. Wiertło 10. Wiercę to na wiertarce stołowej, można to zrobić na ręcznej, ale wygodniej jest dużo na stołowej. Tak. Przesuwam sobie o kolejne parę centymetrów, dokładnie jakieś 2-3. Ja nie jestem w górę. Przewiercę pierwszy rząd i pokażę za chwilę, o co chodzi. Opowiem może jeszcze dla zainteresowanych o tym tutaj pomocnym urządzonku. Zrobiłem go z odpadu płyty OSB, 37 cm długości, 20 szerokości. No i teraz tak, tutaj takie deseczki, które mają po 25 cm. Przerwa między tymi deseczkami, takie dystanse tutaj jak te dwa, to 4 cm. Tu 45 mm. Widać, widać. No i tu otwór taki na dole, po to, żeby wiertło sobie swobodnie wychodziło. No i to bardzo ułatwia pracę. Jak widać, sobie wierciłem, to po prostu wkładam to tutaj i sobie tak przesuwam, tylko wiertło mi nie ucieka na boki nigdzie, tylko centralnie sobie wierci tutaj na wylot i przesuwam powoli w taki sposób, że rzędowo wiercę. Dobra, wykonanie takiej rury z otworami, jak widać, tu mam drugą, tak dla przykładu, sobie ładnie prosto, równo idą, tak, tu jest akurat nawinięty drut, za chwilę pokażę dlaczego, no, a tu mamy gotowy filtr, wygląda w sumie jak ser szwajcarski, podziurkowane, ale nie bójcie się, spokojnie, tak ma być, za chwilę pokażę, co będę robił dalej. Teraz biorę sobie taki drut, robię na końcu haczyk. Ten haczyk wkładam tu, na dole filtra. Po prostu on ma trzymać tam to. I będę sobie spiralnie owijał całość do samej góry.
po to, żeby zrobić dystans, żeby siatka się nie przyklejała do rury, podczas gdy będzie w ziemi i do zaciągania wody. Zwiększy to wydajność filtra. Jak owinę ten drut, to pokażę, jak to wygląda. I mamy tak owinięte. Zapewni to dystans między siatką a rurą. No i tak to sobie wygląda. Taka spirala. Jedziemy dalej. Pokażę, co teraz robię, żeby nawinąć siatkę, jak sobie to ułatwić. Założyłem sobie tą rurę, bo widzieliście, pewnie była wygięta jak banan, na trzonek. Po prostu odmiotu, jakiś grubszy taki od gracy w sumie. I teraz będę nawijał siatkę, tą tutaj. O. W taki sposób będzie ułożona, że tu jest zakład. Tu będzie ta opaska. Na środku, na szyciu będzie ta opaska i na końcu będzie ta. Za chwilę pokażę, jak ją zawinę, o co w tym wszystkim chodzi. Zanim założę tą siatkę, pokażę, o co chodziło z tym drutem. Widać, jest prześwit. Zwiększy to powierzchnię zasysania wody przez nasz filtr. On ma metr długości, to do pompy takiej 300-400 litrów na minutę w zupełności wystarczy. Za chwilę zacznę zakładać tą siatkę i pokażę, jak to powinno wyglądać. No i powoli sobie zamykamy tutaj nasz filtr. Ściągam go opaskami, po to były nam te trytytki potrzebne. Tutaj widać, jak to robię. Po prostu sobie tak na zakład wsuwam jedno pod drugie. Ciężko mi to jedną ręką zrobić, ale mniej więcej wam to pokażę. O! I łapię co kawałek sobie w linii prostej, aż do samego końca tą siatkę. Tutaj mam silikon, za chwilę pokażę dlaczego. No i robimy to dalej. Tak to wygląda po zamontowaniu. Leci sobie linia tutaj ładnie. Łączenia naszego tu. Za chwilę to łączenie końcówki tu uszczelnimy jeszcze dodatkowo silikonem. Później to i tak będzie w ziemi, ale chodzi o to, żeby pompa nie zaciągnęła żadnego syfu ani nic. Siatka jest bardzo gęsta, także i tak zapewni to dobrą filtrację. Użyję silikonu sanitarnego. Tutaj ręciki, jak najcieniej się da, żeby nie zmniejszyć powierzchni ssącej. Uszczelnienie zrobione. Po całej długości ładnie. Zasilikonowane. Teraz jeszcze dół. Tutaj trzeba zaślepić kołkiem. Ja robię drewniane kołki wierzbowe z drewna półsuchego. Po prostu silikonuję go, wbijam tutaj i on wtedy pod wpływem wilgoci w ziemi i tak nie zgnije. Tam jest beztlenowe środowisko, trochę spęcznieje i doskonale to uszczelni. Dodatkowo stosuję dwa takie gwoździki, żeby to nie wypadło podczas wkładania do ziemi. Ale jeszcze nigdy mi się to nie przytrafiło. Dobra, korek wbity, zabezpieczony gwoździkami. No i sobie tak ten filterek wygląda. Widać, że jest naprawdę dobrze. I gotowy filter kosztuje w granicach 250 zł. Tutaj ten metr rury wyszedł 5 zł. Takie 3 opaski po 2 złote sztuka, czyli 6 plus siatka do filtracji ta 20. To koszt jest znacznie mniejszy jak kupno gotowego, ale jakość jest dużo wyższa. Teraz zmontujemy sobie złączki na rury PE z tutaj z zaworem zwrotnym 1¼ cala. Trzeba owinąć to tą taśmą gwint. Nie stosuję paku, to jest dużo wygodniejsze. Tak to wygląda po owinięciu uszczelniaczem. No i sobie skręcam teraz ten zaworek.
Trzeba pamiętać, żeby dobrze i mocno to dokręcić, bo tu nie ma miejsca na błędy. Gdy już zamontujemy filtr w ziemi, no to na pewno go nie wyciągniemy, a jeżeli będzie nieszczelne, to słup wody nie będzie się trzymał. Za chwilę pokażę, jak zamontować odpowiednio zawór. Gdy zamontujemy go odwrotnie, to nie zaciągniemy wody. Musi być zamontowany w odpowiednim kierunku. Tu jest zresztą strzałka do montażu. No i zawór się albo otwiera, albo zamyka. Teraz tu mamy nasz 10-metrowy zestaw do wody. 8,5 metra, dobre 8,5 metra, 8,80 rury. 40. I tu jest filtr gotowy. I teraz chcę pokazać, w jaki sposób założyć ten zawór. Tutaj jest na nim strzałeczka, w którym kierunku ma iść woda. Czyli tak to musi być. A jeżeli nie będziecie pewni i nie ufacie tej strzałce, to można sobie dmuchnąć we filtr, zakrywając końcówkę tutaj. Tutaj, jeżeli dmuchnę z tej strony, nie zakrywając końcówki nawet, tu, to powietrze nie powinno w ogóle uciekać w tą stronę. Czyli znaczy, że jest dobrze, że woda z tej rury, tu, tej głównej, nie będzie nam się cofała do filtra, tylko po prostu się zatrzyma i pompa nie będzie miała problemu z zaciągnięciem, zaraz po włączeniu zaciągnie. Tak jak widzieliście na jednym z moich filmów z systemem podlewania, klikam sobie i zaraz woda jest. No. I zaraz to połączę. Pokażę w sumie jeszcze może w jaki sposób. No to sobie jedziemy. Zaczynamy od rury tej długiej, co ma ponad 8, prawie 9 metrów. Zakładam sobie skrętkę tą. Wtedy ten biały element, który musi być założony, przytrzymam to nogami w taki sposób. Tak, trochę dalej. I teraz tak, tu widać dobrze, w tym miejscu jest taki o-ring, takie uszczelnienie. I wąż musi wejść przez to uszczelnienie, tu, dokładnie, jak najdalej się da. Wszedł już do końca tu. Dosuwamy sobie teraz ten biały element, tu. Skręcamy to. Nie dokręcę do końca, na chwilę to zrobię. Po prostu chcę wam pokazać mniej więcej, o co chodzi. Czyli podsumowując, tyle powinna wejść, tak jak jest gwintunek, tyle powinna wejść rura w to. Nie może wejść płycej, bo nie będzie szczelnie. Mamy skręcone szczelnie, mocno. I teraz tak, jeżeli sobie ten koniec, który u góry mamy, dmuchnę w niego, to woda tak naprawdę nie powinna się cofnąć, czyli powinno być szczelne. Dmuchnąłem, powietrze się trzyma, czyli szczelność jest też. Gdybym zalał ten filtr teraz wodą, słup by się utrzymał. I na zaciąganie powinniśmy, jak zaciągniemy powietrze, to powinno się zawór otwierać. Słychać, że ciągnie powietrze, czyli będzie dobrze. Teraz tak. Tak to wygląda. To będzie na samym dole, na jakiś tam 7,5, 8, 9 metrach. Jeszcze tego nie wiem. Podczas wykonywania odwiertu będę to wiedział. Zobaczymy, na jakich pokładach się zatrzyma. Najlepsze pokłady to jest gruby żwir, kamyki. Wtedy woda jest najczystsza. U mnie jest to, na moim terenie jest to jakieś 7,5 metra. Jeżeli przestrzelimy pokłady, trafimy kurzawkę bądź inne takie pokłady, to woda po prostu będzie rdzawa, nie będzie dobra. Tak to wygląda.